Ale ty ma daleki rzut. Aha, ty dymny rzuciłeś. Kuźma, jak? Jak ten jeszcze żyje? Dostał tyle pocisków z pistoletu maszynowego. A więc dzień dobry, moi drodzy, witajcie po długiej przerwie w Call to Arms 1 vs 1 z Makiem. Dzień dobry. Ja dawno nie graliśmy, ale na wszelki wypadek rozegraliśmy sobie rozgrzewkę przed sesją 1-1 i jest Japonia kontra Rosja. Dość ciekawe, bo wcześniej ja byłem Rosją, Mak Japonią, a teraz odwrotnie. Dlatego zezwoliłem mu na korzystanie praktycznie ze wszystkiego poza czołgiem z miotaczem ognia. Zobaczymy, kto dłużej się utrzyma, kto dostanie bardziej po tyłku. Ja tutaj, kurde, w tej doktrynie ciekawe pojazdy są, co nie znaczy, że dobre. Mam jedną ciekawą rzecz. Jedną taką dla mnie... Co to kuźwa jest? Wygląda jakby 37 na trójnogu. What the hell? No właśnie. Na trójnogu? Tak wygląda z grafiki. Aha, oni teraz pozmieniali trochę. Najtańsza rosyjska jednostka nie ma możliwości stawiania fajnych rzeczy. Wiesz, może i dobrze, może i niedobrze, bo może Japonia jest trochę bardziej poprawiona. Sporo na tym modzie się pozmieniało, zobaczymy, jak to wyjdzie. No kurczę, czy wy możecie się nie bugować? Okej, już jego siły tutaj są. 37. Tu mam 0. 0 będzie opłacalny i ta 240. To będzie mój ratunek. Szeregowy kontakt. Tak obaj siedzimy, czekamy. Ja zaraz tam przyjdę do ciebie. Ja się tylko szykuję. W razie W, jakbym miał się odwrócić. Dobra, ja sobie tutaj tę strefę zajmę. Pobagowane to. Jeszcze trochę punktów będę miał na Chicha. Chicha chyba ma 47. Ale osłoni mnie przynajmniej przed piechotą. What, co to za amunicja? Hity! Dużo ma w tych jednostek. Nie no, czołg od razu. Dobra. Nie zapomnijmy, że to ty jesteś tym, który wyciąga przeważnie najcięższy sprzęt. Okej. Granat. Jeden. Boże, ja też się bawię w granaty, ale twoi są celniejsze. Okej, jedzie czołg, czyli przeciwpancerne, szybko. Kurde, trzeba się schować. Co ty, 34 już ty masz na dzień dobry? Jak ja mam przeciw temu się przeciwstawić? No, mówiłem, ty zawsze wyciągasz od razu najpotężniejszy sprzęt, jaki możesz. Piechoty nie ma. No, czy wy możecie zejść z tego czołgu? Pocisk leci dłużej, niżeli jedzie czołg. Trzeba tu jakoś pokombinować. Kurde, nie trafiło. Na chałupicę. No jak na Japończyka, to jest chałupica. Myślałem, że trzeba to przyjaciele Rosjanów, ale jest odwrotnie. To nie są pancerne brzozy. Kurde, nie wyszło, dobra. A chętnie oni to stawiają? Cicha. Okej, okay, skoro to stawiają, to ja tutaj muszę to dać. Przydałaby mi się jakaś broń przeciwpancerna. Jedyne co mam, to miotacz ognia. To się tutaj może tak nadać. To jeszcze muszę zrobić.
Tu sobie postawię zasieki. Będę wiedział, że piechota mnie nie obejdzie. Niestety, wodzu, pamiętam to, co mi robiłeś. Pamiętam, znaczy co? Jak kończyłeś moje czołgi. Ja twój też skończę. Szybciej, szybciej! No nie, kurde, karabin maszynowy. Dobra, chyba sobie wezmę T75, bo to jest jedyna broń, chyba zdatna do przeciwstawienia się. Słabe są te zaciaki naprawdę czasami. Oczywiście punkt obok ciebie. Póki co ty masz i tak na, jak na razie taką potężną przede mną, porównanie do mnie przewagę. Dobra, nie bawię się z tym. Tak, Japońca jest trudno zabić. Okej, okay, jak to działa? Dużo to ma amunicji. Ma to duży rozrzut. Regularną piechotę sobie wezmę, bo potrzebuję ją tutaj rozmieścić. Do tego domu... Kurde, nie można wejść. Ale do tego mogę jakoś. Więc tutaj niech wejdzie do środka, schowa się. W razie gdyby on tym czołgiem tutaj jeszcze miał zamiar podjechać. Ładuj! Kurde! Ale ty ma daleki rzut. Aha, ty dymny rzuciłeś. Kuźma, jak? Jak ten jeszcze żyje? Dostał tyle pocisków z pistoletu maszynowego. Rusty. Ja już rozumiem, dlaczego ty widzisz moją bazę. Kurde. Dobra, trzeba wyciągnąć mój największy as. Nie no, wyarta. Ile? Ty masz czołgi, ja mało działa. Jeden czołg. Dużo? Ile ty masz tej... Co, ile mam czego? Nie powiem piechoty. Nie, aż tak dużo. Przydałby mi się jakiś pojazd, kurde, porządny taki do walki z tą piechotą, ale jak wezmę te czołgi, to dużo nie wytrzymają. Ale mogę wziąć sobie moździerz, o, tu jest moździerz, trochę drogi. O tak, tym T-34, niech tak podjeżdża. Naprawdę to działo tu nie ma widoku. Muszę je bardziej dać w te okolice. Działo jeszcze przeładowuje. Te ciaki ile ładuje? 11 sekund? Coś koło 9, nie zapomnij, że on tam ma ciasno. Wow. Już prawie! Po wszystkim będzie mi walił. Wiesz, ja nie mam czołgu, który jest w stanie obronić się przed te 3-4. Przede wszystkim kiedy to moje działo jest słabe. Widzę. Nawet nie potrafi trafić. Kurde, chociaż w gąsienicę. O, no właśnie, jedno trafienie po nim. Kolejne chłopie tam masz. Aj, to mozie. Zatrzymaj tego T-34. Dobra, robię to, co Japonia lubi najbardziej. Kuźwa, uciekł. Serio? 250 ale... kilo. A to rakieta była. To była bomba. To był samolot.
What? No, ja tu mam zero. Tylko takie dziwne, bo się nazywa A6M21 Ryzen. Ja pierdolę. Co to za dziedostwo? Masz kolejnego T34, nie narzekaj. Kto powiedział, że tamtego jeszcze straciłem? A kto powiedział, że długo wytrzyma? W sumie... Kurwa, głupie murki. Czas na mój plan B. O nie! No szkuźwa, serio, ten miotacz się zbugował. Jaki miotacz? Dobra, to jest zniszczone. Kurde, ta chałbica trafiając obok czołgu nie zrobiła krzywdy. Tu mi się przyda inżynier. To jest słabe. No w sumie tu mam zasięg. Nadal żyję. Ale chyba jest w znacznie gorszym stanie. Nie, jest taki sam. To po prostu załoga bierze zginęła. Ty BT-siódemko! Chodź tym chorą, no chodź. Powalczmy. No ale... Ile ty tej arty wziąłeś? To jest jedna cały czas. Jaka ona szybkostrzelna jest? No zbuffowana. Japonia je była słaba, więc trzeba było ją jakoś zbuffować. Kurde, uciekł. Stój tym betekiem. Nie, no. Ej, tu spadło za nim. Nie, centralnie w niego. A to on spadł za nim. Dobra, tę strefę sobie przejmę. Karabinu maszynowego się obawiam. Aha, widzisz to. Potrzebowałbym piechoty, która by tutaj ten teren obeszła. Ten Maxim mnie trochę niepokoi. Nie wiem, czy go tu trafi. Słabo, że ta artyleria na tak daleko nie ma cela. Dawaj tutaj granat. Mnie mogę szybko pobiec. Pogotuję go. Spodziewałem się, że tam ktoś będzie, ale dobra, ja się schowam w tym bu... Kurde, trafił mnie. Ale cel, wow. Ty, ja mam tutaj taką fajną zabawkę. Ja dopiero ją teraz otworzyłem, dobra. Widzisz, masz przewagę nade mną. Kurde, no on tutaj ma tej piechoty. Głupia artyleria. Całuję w ją, brak. Moja nie lepsza. Brakuje tu opcji, kurde, wydania kilku rozkazów naraz. Nie o nim mówię. Oro bardziej traktuję jako niszczyciel czołgów. Ja ją widzę, tą twoją martę. 240 to było? Skoro widzi, to gdzieś tu musi być jego żołnierz. Potrzebuje granat. W miejsce to się rzuci. A, co ja ci zabiłem, soldier? Ty miałeś piechotę do obstawiania horo, którego słychać? Nie. No jedzie tym bytem. Przyszedł pan Maruda do dobrej zabawy. To ty wyjechałeś te 3-4, mogłeś wyciągnąć lżejsze maszyny. No ja mówię o betę. Jedna 37 leży, na ślepo. Dobra, tu leci kolejny granat. Właśnie widzę.
I co mogę wykorzystać? Choro? Nie, nie inwestuję nigdy w tą artę. Nigdy więc. Tak jest to 5-2. Muszę to zlokalizować. Moja ciężka artyleria może mieć... Ma tu zasięg, dobra, to się nie muszę bać. Tego chcę się pozbyć, to tej jego piechoty rozstawionej. Ale to trochę czasu mi zajmie. Czemu ty mi strzelasz najtańszą piechotę? Bo to widzę! Traf! Nie trafiło. Nie no, ja się tak nie chcę bawić. No to się nie będziesz tak bawił. Mówiłeś, że narzekasz na artylerię, to już jej nie ma. To powiedział, że na moją. Bo twoja też jest niecelna i trzeba raz. Kuźwa, z tym czołgiem mam teraz problem. Ale ja na swoją nie narzekam. Ale ja narzekam na twoją. Ja tak betę versus... Kurde, potrzebuję tu lepszy pojazd. O, ognisko. Słabo, że tu mi zostało 10 punktów. Kolejny idzie się czołga, kurna, przez całą mapę. Wow, kolejny czołg, cicha, wrócił. Dobra, border mnie uratował. Kurde, to się odbiło. Co? No. Jeszcze obudź jeden. Obudź się. Obudź się. Jak to się odbija? No nie, nie obudzi się. Nie ma co. Raz samoloty, raz artyleria. Ale widzisz, kurde, ja się czołgiem odbijam od BTK-a. Więc z tym teciakiem spartoliłeś. Dobra, para truperzy. Uproszę. A pogadajmy. Nie mam ochoty coś już. No jak to rykowe? Trafiłeś pusty pancerz, to poszło na wylot. Stój, nie ruszaj się. A kiedy mi z tym? Poczuj jak to jest! Poczuj jak to jest, kiedy ja walczyłem na twoje 4 choro. Ała, czas na dywizję Panzer SS. Jakie SS? A no widzisz. Niemcy to są Rosjanie! Niemcy postanowili nam wysłać posiłki. A to jest wolne. Nie zapomnij, że to jest czołg drogowy, przystosowany do tego, by najlepiej jeździć na drodze. A to Christiego? A to jest czołg pokazowy. Ha! Kuźwa! Rzucać granaty! Ratatatata! Uuu, coś się jara! Ghost Rider! Coś się jara! Zniszczyć to! Towarzysz Rider, nie! Łoni! Nie! Płynęli? Specjalnie poddaję. Serio? Co? Ty się znowu poddajesz? Za matkę Rosja! Wysyłam moją dywizję Panzer Viking. To mam... Ten... grupy tanków, czy jak to tam oni nazywali?
Urra, to mafisa. Grupy zmechanizowane, jakoś tak. Grupy pancerne. A. Dobra, potrzebuję to. Nie mam broni przeciwpancernej. Prosto z 240. Dobra, kolejny BT. Jak rykoszet! O nie, z karabinku napierdzielają! To moja największa słabość. Chodź tu tym betekiem, wracaj mi tu. Nie zniszczysz moją pracę kilkugodzinną. Wiesz, ile czasu ten drut się rozwijało? Aha. Drewno nie przebije. Chodź tu. Kurna, zmusiłem się wyzdążę. A jak go cofa? Stój! To jest jedyna słuszna taktyka. Jak za Japończyka. Kuźwa. Nie dam rady z tej. To będzie moja zasłona. Zapomniałeś, że wjechałeś mi na respa. Nie mogę tego rozwalić, ale to jest głupio. Bo to jest za małe działo, żeby tak to wysadzić. Okej, ten wybuch był niespodziewany. No szkuźwa! Słabe te japońskie działa. Do drewna nie mogę przebić. Myślałem, że ja już trafiłem. Trafiłeś chyba. Aha, japońskie. Gdzie jest jeszcze jeden? Więcej tego! Więcej matuszka Rosyja was nie miała? Miała. Czekaj, tego T26 zaraz ci tu posprzątam. Drzewo. Właśnie drzewo mnie teoretycznie uratowało, teoretycznie nie. No kuźwa. Dlaczego dział nowy nie może się ocknąć? Dobra, jednak nie mam działu. Intensy tym lepiej. Nie mam działu nowego. A, przychadzim sobie jeszcze. Nie trafiłem nawet. No. Urna. Rosyjskie czołgi są zbyt mocne względem tak starych japońskich. Wolę normalną 47. Gozga. Dlaczego ja się nie mogę przebić? Dobra, trzeba wziąć najlepszą broń, która jest efektywna na wszystkie czołgi. Biegniesz, 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 szybciej, szybciej, szybciej. Jeśli na myśli artyleria? Wal się! Ła! Zostaw mnie! Ty piromanie! Kurna kamera! Pal się! Nie! Rozwal czynu, póki istnieje! Nie! Jest! Nie powiecie ostatniego słowa. Ale tak, tak, tak na serio, super. Puf, i tyle. Na pewno? Na pewno? O kurde, ile ich idzie. Nie! Nie!
It's time to die, towarzysz! Tu się taki chaos zrobił. Kurna, nie. Op, obudź się! Obudź się! Obudź się, wełnie! Swoich strzelać. I ładnie wodzą. Ja nie przebiję cię. A, bo to ziemia. Nie! On przejął to działo! It's time, die, be... Zaraz, drzewo, kurna. Nie ma beteka. Ha! No nie mogę strzelić, halo. Kurde. Nie strzelaj mi teraz karabinu. Nie strzelaj mi teraz karabinu! No, chłop mi wszedł na karabin. Dlatego przesiadasz się na inną broń. Ale ja byłem na dziale i ja miałem dwóch chłopów. Jeden wszedł mi na karabin, drugi mi na działo, zamiast na kierowca i działo. Nie toczę ognia, nie mogę. Kurde, to się tak... Taki chaos tutaj na tym polu bitwy się zrobił. Poprawie jechałeś na czołg. Przez chwilę było na ciche. No! Kolos wraca. Kuźwa, ile ty tego tam jeszcze masz? Dużo. Dobra, tutaj muszę pouzupełniać i ponaprawiać wszystko, co tylko się da. Muszę odzyskać te niszczyciele. No tu widzę, że też mam sporo. Głównie piechota, aniżeli broń przeciwpancerna. Aha, to jest na nartach. Okej. Okay. Okej, okay, wyciągnąłem swoją najdziwniejszą broń. Nie widzę. Jakie to zębki? O, wpierdol. To jest toszona 37. Kurde. Aha. Nie no. Znaczy jest tylko sztuka z mocna. Nie powiedziałbym. Ej, ale ja, ona odbiła. Bo jego beteka nie może zabić. Ale beta się za to zniszczyła, ładnie. Okej, okay, mogę znowu swój najpotężniejszy pojazd wyciągnąć. Wie! Choro kolejne, nie chcę tego. Ja nie mam innych broni! Widzisz, że moje armaty się od ciebie odbijają! Nawet moja 75 się od ciebie odbija przecież! Myślałem, że czapka mu spadła. Nie ma tak ładnie. Chyba łatwo. Ładnie. Muszę odzyskać... Najlepszy. To miałbyś SMK? Nie. Mam SMK. No bo te 3-5 już użyłeś.
Nie no, co jest? Jeden typ. No. Już! Ostatni cel. Tak nie powinno być. Ale na początku byłeś blisko. Tym rushem trochę zwaliłeś, bo zamiast zaraszować mi flagę, raszowałeś całą linię frontu, przez co moje respiące się jednostki odpowiadały ogniem. Ale u mnie tak naprawdę najbardziej nieefektywna broń to 57. Ta 37 była dziwna, efektywne pół na pół była 75, a 150 to jest jedyne, co mogło przeciwstawić się przeciwko twoim kolosom, pokryły T3-4, T3-5 i 0. Ale 0, jak było widać, wykorzystałem i na teciaka, i na artę. A ta 240? Nie była warta. Mi dziwi, że ja straciłem 12 pojazdów. Wiesz dlaczego tylko? A ja ile straciłem? 22. Ale wiesz dlaczego? Bo połowa z nich była niezniszczona, tylko tak bez załogi. No tak. I to jest też twój błąd, nie dobijasz maszyn. Ale nie miałem jak. Miałeś te 45 dadzą radę. Ale przecież ja waliłem w te twoje Boże Honi i to się nazywało... To jest długą 76, czy 75, nie wiem. To ja w to waliłem bok, w tył i nawet nie mogłem podpalić. Tak samo ten pierwszy cichaj, ja w niego pocisków wywaliłem tym teciakiem. Nie mogłem go podpalić, ani zniszczyć tak całkowicie. Po prostu ty masz czołgi z drewna, jak zero, kurde. Nie da się ich zniszczyć. Znaczy zero da się, ich akurat, no fakt dziwne. Ale dobra, to byłoby na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Jak wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym starciu. Trzymajcie się, na razie. Hej.